Radość w zespole Radomiaka. Kolejne zadanie wykonane. Po meczu z ŁKS Łódź trenerzy Zielonych mieli powód do dumy. Jacek Magnuszewski mógł na konferencji prasowej zakomunikować. Kolejne 3 punkty dopisane do dorobku naszego. Radomiak grał konsekwentnie, realizował taktykę opracowaną przez trenera, a recepta na sukces była prosta. Na pewno cieszę się z gry w defensywie zespołu po raz kolejny. Trzeba pochwalić chłopaków za mądrość, za rozwagę, za konsekwencje. To był klucz do zwycięstwa. Neutralizacja środka pola. Widzieliśmy, jakie są mocne strony przeciwnika. Przede wszystkim stałe fragmenty gry. Mają zespół wysoki. Pokonać ŁKS to nie była taka prosta sprawa. Łodzianie nie kryli swoich ambicji. Przyjechaliśmy tutaj walczyć o punkty. Radomiak rządził na boisku. W ostatnich 30 minutach mógł sobie pozwolić na wolniejsze tempo. Ale cały czas kontrolował sytuację. Mądrze w ustawieniu, mądrze w asekuracji. A udało się zdobyć bramki. Piękna bramka Leandro po indywidualnej akcji ustawiła mecz. No i później czekaliśmy na swoje szanse, na kontry. Dwie z nich udało się zakończyć. Można było kilka razy zachować się trochę lepiej, ale nie ma co tutaj dywagować. Po prostu cieszyć się trzeba z tych punktów. To ostatnia akcja meczu. Na sekundy przed końcowym gwizdkiem błyskawiczny atak Radomiaka przyniósł gospodarzom 3. gola. Wkrótce potem sędzia zakończył mecz. Radomiak pokonał ŁKS 3-0. Nie jest to udany dzień. Myślę, że przyszedł moment w ŁKS-ie nad zastanowieniem nad dalszymi pewnymi działaniami związanymi z pierwszym zespołem. Radomiak umocnił swoją pozycję na czele łódzko-mazowieckiej grupy trzeciej ligi. Alarm w Pilicy. Zespół z Białobrzegów spadł na ostatnie miejsce w tabeli trzeciej ligi. Ale czy mogło być inaczej, skoro Pilica przegrała na własnym boisku z outsiderem Omegą Kleszów? Wynik meczu 1-3. Honorowego gola dla gospodarzy zdobył przy stanie 0-3 Kamil Matulka. Trzecioligowa broń już po kryzysie. Podopieczni trenera Tomasza Dziubińskiego już w meczu z Sokołem Aleksandrów Łódzki byli bliscy zwycięstwa. Wtedy zakończyło się remisem. Teraz broń wygrała w Sieradzu z Wartą 2-0. Gole strzelili Piotr Nowosielski i Wadzi Buszniba. A krasowi piłkarze Zamłynia Radom grają w kratkę. Na koncie mają 2 zwycięstwa i 2 porażki. Tym razem drużyna trenera Zygmunta Pluty przegrała na wyjeździe ze Skaryszewianką z Karyszew 0-2. Natomiast Centrum Radom pokonało Hubertusa Chomentów 2-0. Kolejny okręgowy turniej par bryżowych już w poniedziałek. Uczestnicy rywalizacji spotkają się o godzinie 18:00.